trzy, cztery. Termin, proszę Państwa, kontroli, ale nie byle jakiej kontroli. Pytanie brzmi, kto będzie kontrolował? Czy to będzie autoryzowany optyk, okulista? Jednakże biorąc pod uwagę, że Wojtas pracuje w serwisie, Wojtas, jadę do Ciebie właśnie na zmianę oleju, filtrów, ile wlezie, które ustaliliśmy, czyli kabinowe, między innymi zrobienie klimatyzacji jakimś odkurzaczem, to tam mówi, że to tam się odgrzybia, przegrzybia zajebiście. Będzie, proszę Państwa, zrobiona klimatyzacja, będą zrobione klocki przód, bo klocki tył były robione niebawem, niedawno oczywiście. Zobaczcie na historię przeserwisową, 18, 20, tak, to jest 18 rok, zgadza się. Wiem, że stare, przepraszam. Co tu robili? A przedsprzedażny, tak? Co tu się dzieje? 19 na 30 koła, no jednak 30. Olej mikrofiltrik na 42, to już po 13 miesiącach już szacuneczek. Okładziny hamulcowe tył do teraz są, mam nadzieję, bo są w stanie takim. Przy zmianie ostatnio opon, pan wulkanizacja. Państwo widzą, co się odpierdziela. To będzie znów kolejne auto, jedno z bardziej pewnych samochodów do sprzedaży w Polsce, czyli przód Haratneo, jaki 64, teraz jest, no, może być, teraz jest 110 tysięcy, 109, może być. Jednak ciężkie auto hamuje. 86 kołaczy, olej, płyn i tak dalej, bajery. Jedynym moim zmartwieniem to jest... I znów są nowe, czyli dlatego są takie grubasy, bo na ile? 98 tysięcy... 10 tysięcy mają z tyłu, stąd takie grube, czyli z tyłu hamuje, ale... Zresztą wiecie, jak serwisy zmieniają, nawet jest pół klocka, jest czas, to dzięki Bogu zmieniają. Byłem w 22 roku w styczniu robić, Państwo widzieli kilka filmików w związku z tym, przeze mnie nagranych na YouTube. Byłem w... Aso, Sikora, BMW, Mikołów. Chłopaki zrobili mi bezpłatnie jakieś sterowniki, cuda na kiju. Grywali nowe, bo mi się zwyczajnie należało. A cwaniak, mały smerf, wciąż się świeci. Zrobili mi bezpłatnie zupełnie i w ramach... Dziwne, że to nie jest zapisane w tym komputeru. Zrobili mi, naprawili, wymienili na nową chłodniczkę. Jeżeli dobrze pamiętam, bo była rozstrzeliona chłodniczkę EGR-a? Coś takiego, co kosztuje 3 kołacze złociszy na serwisie. Używane po tysiaku chodzą na Allegro. Sprawdziłem oczywiście od razu, żeby mieć pogląd. I drodzy Państwo, zrobili mi to w ramach usługi i dbałości o dobre imię firmy. Filmiki Państwo widzieli. Olej, jedziemy do Wojtka, jako że Wojtas pracuje na serwisie. Pomyślałem sobie, dam Wojtkowi zarobić, bo jest zaufanym moim mechanikiem od wielu, wielu lat i Wojtas już przygotował klocki najlepszej klasy. Pytał średnie, zaremski słabe czy debeściarskie. Mówię, człowieku, się jeździ, się wymaga. Olej, wiadomo jaki, najlepszej klasy, filtry i czyszczenie klimatyzacji. I czyszczenie, czy jakieś tam nadmuchanie z bajerem, byle mi tu perfum nie napsikał, na Boga. Dlatego, proszę Państwa, komunikacja, nawigacja, Robert Miles. A ci, co śledzą moje wyjazdy, wiedzą, że... Lista przebojów trójki, 12-godzinna. Co teraz leci? Oczywiście Led Zeppelin, kontra Steer Away to Heaven, czy inny numer, czy dziecko w czasie, dobra, nieważne, 12 godzin, polecam sobie na MP3 zgrać, jak ktoś jest fanem starej trójki, jeżdżąc na libańsko-berlińskie, słucham sobie tego, palcem oczywiście można cofnąć delikatnie, z 14 roku, z 1 stycznia, topszych czasów, lista przebojów trójki. Jak jeszcze lista przebojów trójki była listą przebojów trójki. Lecimy do Wojtasa. Pokażę Wam później, co mi zmienił, co zrobił i dlaczego skasował 3 razy mniej niż w serwisie.
Jak dlaczego? Bo Wojtek jest ulubieńcem moim, a ja jego. Drodzy Państwo, pragnę poinformować, że współpracownik, tajny donosiciel akcji serwisowych zniknął. Zobaczmy, co się tu odpiernicza. Mamy nowy dzień. A wczoraj akcja trwała u pana serwisanta 3 godziny. Kontrola pojazdu wzrokowa. A może wcześniej na wzrokową pojadę, na pewno pojadę wcześniej, bo pewno ujeżdżę troszkę. Oj, teraz dzięki za ogarnięcie szybko tematu. I powiem Państwu, że jak serwisant pracuje na firmie i ma możliwość sobie w domu ogarniać tematy, ma potężny sprzęt serwisowy z wtyczką, może robić wszystko z bryką. Otóż okazuje się, Motul 5W chyba 30, gdzieś tam kartka wisi, raczej nie 40, do świeżych silniczków, zalany, filtr kabinowy, filtr czy filter, bo ja zawsze się gubię w tych polskich zawiłościach słownych. Zatem pochłaniacz smrodu kabinowy, filtr, filter, olej 5W30 albo 40, 30, sprawdzę jeszcze. Usunięcie błędów, klocki do przodu. Wojta spyta, chcesz takie, żeby zahamowały, czy takie, żeby jechały dłużej, zahamowały, czy żeby takie były zajebiste, drogie, ale naszej marki. Mówię, bierz drogie, najgrubsze, najdroższe kloce wziąłem, jakie mają na serwisie oferowane. I oczywiście nowe czujniki do kloców. I usługa ta u pana, sekundkę, położę sobie o telefon, bo muszę założyć Google Plus, bo idę wam pokazać klocuchy. Klocuchy są najbardziej tłuste. Zajeżdżając do Wojtka, a byłem pierwszy raz u niego przeserwisować ten model. Sekundeczkę, bo Tomasz dzwoni, już to będzie. Dobra, z panem Tomkiem z Norymbergi porozmawiane. Dzięki, Tomasz, za ogarnięcie kolejnego tematu. Jak są tematy gdzieś w okolicach Norymbergi, na dole Niemiec, Tomek mi tam wszystko fajnie ogarnia. Widzu, widzu. I o czym gadałem? O tym gadałem, że jest dobrze. A klocki miałem pokazać. I podjeżdżam do Tomasza, jeżdżę Tomasza, do mojego pana serwisanta Wojciecha. Wojtas mówi, ty no fajna bryczka. I kuźwa. Mówię mu, że byłem w serwisie, że akcja serwisowa, tam, że mnie sterowniki, że tam podpięcie. A zrobili ci chłodniczkę EGR-u? Ja cisza, mówię. A skąd ty wiesz, że mi zrobili? No bo w tych modelach, jak jest 18 rocznik, końcówka roku, to jeszcze podlega gwarancyjnej naprawie, a firma BMW robi to jako bezpłatnie, a kosztuje to niezłe pieniądze. Robi bezpłatnie w ramach honorowego wyjścia z tego, że chodniczka EGR-u się zdupia. Mówię, ty zrobili mi, a skąd ty takie rzeczy? Stary, lata w firmie pracuję, znam temat. Drodzy Państwo, to klocek hamulcowy z nowym czujnikiem. Wygląda tak. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości? Nie jest to firma Topex, nie jest to firma Tomex. Widzicie, że nasmarowane? Nie jeden wkłada na sucho, a tak zwane wejście tarczusia, nowiusia. Nie jedno wejście na sucho się już, proszę Państwa, źle skończyło, ale nie skończyło się w ogóle niczym. Wiem, błot, ale to z libańsko-berlińskich. Wszystkiego dobrego dla Was. Miejcie świadomość, że to będzie jedno z najbardziej pięknie serwisowanych aut w Polsce. Pozdro 600. Można już robić oczywiście na niego zapisy na koniec przyszłego roku lub początek następnego. Pozdro 600 od pana Romka.